Znajdujemy się w magazynie Szlachetnej Paczki w Międzyrzecu Podlaskim. W tym roku jest to Pałac Potockich. Dzięki uprzejmości tutaj Miejskiego Ośrodka Kultury. Z całego serca dziękujemy. Jest to 20. edycja Szlachetnej Paczki, można rzec jubileuszowa. Natomiast w Międzyrzecu Podlaskim działamy już 8 rok, od 2013 roku. W tym roku w Międzyrzecu Podlaskim razem ze mną działa 9 wolontariuszy, czyli razem 10 nas jest. Ta edycja była dla nas bardzo trudna ze względu na pandemię, jednak nie łamiemy się i idziemy dalej, dajemy do przodu, żeby pomóc tym rodzinom, które oczekują pomocy, które jej potrzebują, bo takie rodziny nadal są. W tym roku zostało objętych pomocą 12 rodzin z terenu Międzyrzeca Podlaskiego i gminy Drelów. Potrzeby były naprawdę przeróżne. Zaczynały się od podstawowych, czyli żywności, środków czystości. Natomiast niektóre rodziny mają indywidualne potrzeby, choćby kuchenka lub węgiel. Każdy wolontariusz i każda osoba przebywająca na magazynie musi mieć zasłonięte usta i nos. Jest to jakby standard narzucony przez Stowarzyszenie Wiosna. Wolontariusze pracują na magazynie jako pracownicy, mają umowę zlecenia pracy wolontarystycznej, dlatego finał w tym roku może się odbyć. Każda osoba wchodząca do magazynu jest proszona właśnie o założenie maseczki lub przyłbicy ochronnej, dodatkowo o zdezynfekowanie rąk i wpisanie się na listę osób wchodzących na magazyn. Wszystkim darczyńcom z rejonu Międzyrzec Podlaski z całego serca dziękujemy, że mimo pandemii podjęli to działanie i zostali darczyńcami i serdecznie Was pozdrawiamy.